drugą sesję Rady Miejskiej. Ostatnia sesja Rady Miejskiej przyniosła pewne nieoczekiwane skutki. Już sam początek obrad, kiedy to głosowano nad wprowadzeniem do porządku uchwały na temat likwidacji spółki Inwestycje Świdnickie, był dużym zaskoczeniem dla rządzącej koalicji Platformy Obywatelskiej i Wspólnoty Samorządowej. Wniosek przeszedł. Wcześniej jednak radni zajęli się projektami uchwał związanymi z podwyżkami od nieruchomości oraz od środków transportu. Obydwie zmiany zostały przegłosowane i od przyszłego roku będziemy płacić o 4% więcej. Dzięki temu do budżetu miasta trafi o 840 tysięcy złotych więcej niż w 2012 roku. Z jednej strony nie ma zgody na cięcie pewnych wydatków, które każdy uważa za bardzo istotne. No i na to nie ma zmiłuj się tutaj. Natomiast z drugiej strony w dobrym tonie jest pochylić się właśnie nad tym, że generalnie koszty życia w Polsce rosną. No myślę, że tutaj bardzo jakąś wyważoną propozycję prezydent przedkładał. Pamiętajmy, że wysokość maksymalna podatku od nieruchomości na przykład jest wyznaczana odpowiednim rozporządzeniem ministra. My do tych górnych stawek jeszcze jesteśmy daleko. Dlatego, że przed laty zrobiliśmy ruch obniżający wręcz podatki, co było ewenementem w skali polskiej. Dzisiaj pomalutku te podatki stopniowo są podnoszone, ale i tak jesteśmy miastem, które w porównaniu z innymi te podatki ma na niższym poziomie. Także no, myślę, że dobrze się stało, że jednak rozsądna większość zadecydowała o tym, że nie będziemy uszczuplali dochodu miasta, bo naprawdę dodatkowe zadania, które na nas nakłada rząd, wszystkie okoliczności z tym związane powodują, że coraz trudniej jest budżet miasta bilansować. Dla radnych opozycji wprowadzone podwyżki są niezrozumiałe i niepotrzebne. Jesteśmy w tym roku przeciwni podnoszeniu wszelkich opłat, które bezpośrednio będą dotykać kieszeni mieszkańców. Sytuacja jest bardzo trudna, specyficzna. Jesteśmy cały czas w czasie kryzysu. Siła nabywcza Polaków spada. Jest duży wskaźnik osób bezrobotnych. Wiele osób, które pracuje, robi to w oparciu o tak zwane umowy śmieciowe, zarabia poniżej minimalnej krajowej, w związku z czym każde obciążenie będzie odczuwalne. Czy to kilka nawet złotych, jeżeli płacimy za mieszkanie własnościowe, więcej, jeżeli mamy domek, działkę, ale na przykład podwyżka od środków transportu może przełożyć się na ceny biletów naszych przewoźników. W takiej sytuacji, w takich czasach nie myślimy o podwyżkach, myślimy raczej o oszczędnościach, o racjonalnym budowaniu budżetu. Natomiast w przyszłym roku nie będzie podwyżek cen wody i ścieków. Głosowanie zakończyło się remisem 11-11, przez co uchwała została odrzucona. Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji motywowało konieczność podniesienia opłat dla gospodarstw domowych o 7% rosnącymi kosztami energii i inflacją. Dla czteroosobowej rodziny podwyżka wyniosłaby 65 zł w skali roku. Połowa radnych uznała jednak, że nie ma wystarczających podstaw do tak dużej zmiany. Prezes świdnickiego zakładu stoi teraz przed dużym problemem. Bez zgody na proponowane podwyżki przedsiębiorstwo najprawdopodobniej w przyszłym roku zanotuje straty finansowe w wysokości blisko 700 tysięcy złotych. Bez tych pieniędzy trudno będzie utrzymać dotychczasowy standard dostarczania wody dla mieszkańców, tłumaczył prezes Jacek Sochacki, który w czasie obrad sesji wskazał na fakt, że ceny za odprowadzanie ścieków i dostarczanie wody w Świdnicy należą do najmniejszych na Dolnym Śląsku. W tej chwili metr sześcienny wody kosztuje dla gospodarstw domowych 3,22 zł, metr sześcienny ścieków 4,55 zł. Najwięcej emocji wzbudził jednak temat likwidacji spółki Inwestycje Świdnickie. Radni najpierw długo dyskutowali i pytali prezesa spółki Ryszarda Wawryniewicza o opłacalność inwestycji, o brak rezultatów, o szczegółową specyfikację projektu. Wielu radnych wskazywało na brak zysków akwaparków w całej Polsce. Prezes mówił, że ma argumenty i wyliczenia na to, że Świdnicki strat przynosić nie będzie. To jednak nie przekonało radnych. Głosowanie nad likwidacją spółki zakończyło się po myśli opozycji. 11 radnych zagłosowało za, 10 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Warto dodać, że 10 grudnia miało się rozstrzygnąć, czy spółka pozyska instytucję kredytującą park wodny. Miał być to decydujący moment dla całej inwestycji. W tej chwili zarówno ten przetarg, jak i wszystkie poprzednie tracą rację bytu. Sam pan widział, że dyskusja była burzliwa. Wielu radnych deklarowało, że chce akwapark, ale wielu radnych również deklarowało, że nie chce kłopotów finansowych dla miasta i
ocena tego, że realizacja tak dużego projektu w obecnych czasach Świdnicy przesądziła, że jednak radni uznali, że byłby to kłopot dla miasta. Ja sądzę, że ta decyzja o rozwiązaniu spółki Inwestycje Świdnickie jest wystawieniem negatywnej oceny co do budowy tego parku w takiej wielkości, ale wcale nie zamyka powrotu do tej idei w rozmiarach adekwatnych i do możliwości tego miasta. Po prostu jeszcze raz powiem, Świdniczanie chcą akwaparku, radni też nie powiedzieli, że tego akwaparku nie chcą. Radni powiedzieli, że nie chcą po prostu brać takiego ryzyka budowy tak dużego obiektu, przy którym zakłada się, że ludzie będą musieli jeździć do tego akwaparku z 30 kilometrów, bo Świdniczanie są w stanie zapełnić tylko 20% miejsc w tym akwaparku. Radni rządzącej koalicji wynikiem głosowania byli zdziwieni. Tak zaskakujące o tyle, że tak jak mówiłem tutaj na sesji, 10 grudnia rozstrzyga się przetarg i wtedy moglibyśmy podejmować decyzję mając wszystkie argumenty. Moim zdaniem decyzja o likwidacji dzisiaj jest błędna, poczekanie te parę dni tak naprawdę nikogo by nie zbawiło, szczególnie radnych SLD, niektórych radnych wspólnoty, radnych PiS-u. Dzisiaj możemy powiedzieć wprost, że to polityka, a najprawdopodobniej też już wiemy o tym, że ci radni nie chcą akwaparku w Świdnicy i mieszkańcy też powinni o tym wiedzieć. Tak? Ani nie chcą teraz, ani najprawdopodobniej w przyszłości, bo ja tak rozumiem tą decyzję. Nie pozwolono nam na przykład odłożyć tej budowy na później. Mieszkańcy to powinni wiedzieć. Prezydent Wojciech Murdzek spotkał się z nami w poniedziałek i krótko skomentował decyzję radnych. Szanowni Państwo, mieszkańcy Świdnicy, w piątek na sesji Rady Miejskiej zapadły znaczące decyzje. Radni w niewielkiej większości, ale jednak większości, przegłosowali uchwałę zmierzającą do likwidacji spółki o nazwie Inwestycje Świdnickie. Może niewiele to mówi, ale to chodzi o spółkę, która miała doprowadzić do wybudowania w Świdnicy akwaparku. Stało się bardzo źle, że po wielu latach pracy przygotowawczej, którą wiele osób prowadziło, po przygotowaniu realnej możliwości wybudowania akwaparku wyjątkowego na miarę aspiracji Świdniczan, oczywiście ponosząc ogromny wysiłek, również koszty tej inwestycji, że po właśnie latach pracy, po wydaniu ponad 1 000 000 zł, dokumentacja, funkcjonowanie spółki, za 5.12, bo w poniedziałek miało nastąpić rozstrzygnięcie sposobu finansowania, czyli miały złożyć banki ofertę dotyczącą finansowania spółki. Za 5.12 zapada decyzja, która paraliżuje wszystkie te ruchy i zmierza w kierunku niebudowania akwaparku w Świdnicy. Wydaje się, że decyzja jest nie do końca zrozumiała. Emocje, które towarzyszyły powstawaniu tej decyzji, wyraźnie wypowiadana niechęć do prezesa, do funkcjonowania spółki, pomijanie wielu racji merytorycznych, no i zamykanie tej drogi oczekiwania Świdniczan, no to jest na dzisiaj rzeczywiście coś, co sprawia ogromny kłopot, żeby wytłumaczyć, dlaczego tak się stało i podjąć stosowne kroki. No, pierwsza reakcja, z którą się spotkałem, rozmawiając choćby z naszą świdnicką młodzieżą, no to jest jakiś rodzaj oburzenia, niezrozumienia. Są pomysły, żeby w tym temacie przeprowadzić referendum wśród mieszkańców. No musimy na chłodno ocenić, które kroki będą najsensowniejsze. No z obawą, że decyzja będzie przesądzała sprawę na najbliższe lata. Co dalej z budową akwaparku w Świdnicy? Na odpowiedź na to pytanie trzeba będzie jeszcze poczekać.